Co jakiś czas pojawiają się nowe próby ujęcia, kiedy będzie koniec świata. Powstają nowe teorie, ktoś się odnosi do jakichś spektakularnych zjawisk, objawień, do jakichś nadnaturalnych przyczyn, kiedy może być koniec świata. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii poucza, że nie wiadomo, kiedy on nadejdzie, natomiast wiemy, że przyjdzie niespodziewanie. Zauważmy, że Chrystus wymienia codzienne, prozaiczne czynności, które ówcześni ludzie wykonywali codziennie. Jesteśmy zaproszeni, aby być zawsze gotowymi na ostateczne przyjście Chrystusa wśród naszych codziennych zajęć w pracy, na studiach, w szkole, w rodzinie. Wszędzie tam mamy dostęp do modlitwy, do sakramentów świętych, wszędzie jest obecny Chrystus i jesteśmy zaproszeni do tego, aby odkrywać go w tych codziennych prozaicznych zajęciach. On jest Panem historii, początkiem i końcem. I jeżeli bli blisko niego żyjemy na co dzień, jesteśmy wówczas przygotowani również na Jego ostateczne przyjście.